Siema, siema, witam ponownie. Wróciłem z urlopiku, krótkiego, ale mega urlopik. Dwa dni w Polsce, we Francji, w Marsylii. Wygraliśmy z Ukrainą 1-0. Piękny mecz. I dwa dni w Hiszpanii, w Barcelonie, pięknie. I Costa Brava. Costa Brava to normalnie urwała łeb. Dzisiaj wróciłem, zaczynamy rybki. Dwa dni z Adamem. Jestem jako pierwszy, on dojedzie. Zatrzymałem się chwilę na rzece, żeby wam pokazać tutaj, jak to wygląda. Potem będziemy łowić na jeziorku, będzie i spinning rano i wieczorem, i w dzień będziemy łowić z gruntu, na robaczka i w większości na martwą rybkę. Zobaczymy, co będzie, będziecie widzieć efekty, także zaraz jadę na jeziorko, czekamy na Siwego i zobaczcie sobie, jak tu pięknie wygląda, jak będą efekty, będziecie widzieć. Na razie trzymajcie się, ja wróciłem z urlopu, muszę dojść do siebie, bo troszkę głos po meczu, wiecie jak jest. Na razie czekamy na Adama. Siedzi pstrążek. Drugi. Pięknie wybarwiony. Piękny, piękny jest. Piękny. Co? Piękny. Ale mi zaplął. Piękny pstrążek. Wybarwiony. Około 40. Taki, taka. Piękny, żółtawy pstrążek. Kropeczki. Dobra. Puszczamy świrka. Siema, siema, witamy. Jak zawsze trzeba głośno gadać i szybko, bo czas jest cenny. Jestem dzisiaj z Adamem ponownie. Co możemy powiedzieć? Jesteśmy od południa. Wędki łowimy na grunt, na martwą rybkę i na robaczka. Z wieczorka poszliśmy troszkę na spinning. Parę rybek wyjętych, ale malutkich. Czekamy na może jakiś ładny, duży szczupak bądź pstrąg. I okonki może na robaczka albo pstrąg, zobaczymy co będzie. A w nocy może jakiś węgorzyk. Może być przyłów jakiś w nocy, zobaczymy. Zdarza się. Także siedzimy. Relaksujemy się. San Miguel hiszpański. A zapomniałem powiedzieć, pozdrawiam jeszcze całą ekipę z wyjazdu na mecz. Pozdro wszystkim. Dobrze było. Następnym razem będzie jeszcze lepiej, także już sobie nie wyobrażam. Dlatego czekamy na rybki, co się będzie działo. Siedzimy jutro do południa, bo oczywiście po południu wracamy na co? Meczyk. Na meczyk. Także jak będą jakieś efekty z wieczorka, może w nocy, no tu ciemno jest, może raptem 4 godziny, nie? Będzie. Zobaczymy. Może coś nad ranem, z rana jeszcze na spinning, także... Do usłyszenia. Coś siedzi. O, malutki szczupaczek. Widać go, jak tu przypłynie. Go ciągnę. Co? Malutki. O,
Oczywiście teraz nie mamy podbieraczka, ale nie wyciągamy go na brzeg. Nauczyliśmy się. Trzeba się uczyć na błędach. Jest. Malutki szczupaczek. Proszę bardzo. Delikatny ekstrem! Trzeba trzymać parasol! Zobaczmy, co się dzieje! Oberwanie chmury, ale dajemy radę! O Jezu! Który się robi? Aleje jak z cebra!
Paweł. Gratulacje. Czekaj. Dobra, spoko. Ładny przyłów węgorka. Oczywiście zahaczył się za wargę. Zdrowiutki odpłynął do wody. Dzięki. Litera. Teraz chcemy jakieś szczupaki w końcu, bo nic tu przez noc, a chyba trzy trupki. Także pozdro, nara. Ale klops. Co się dzieje, nie? Ale klocun. Chodzi. Jeszcze tu na brzeg, no kloc z pół metra ma. Nie wierzę. Idziemy tu podbieraczek. Tu jest piękne. Za bogo zahaczyłem chyba. Piękne. Go zahaczyłem. Jedno trzeba wyczepić. Pięknuśne. Pięknuśne, mój ty. Piękny pstro. Piękne jest. Bardzo.
Zakończamy przygodę, spadamy zaraz na mecz. Dwa dni ja uważam za udane. Adam też rybek połowił, także nie źle. Przyłów węgorza z tej pięknej rzeczki. Dzisiaj jeszcze dwa pstrągi wyciągnąłem, Adam jednego. Troszkę gorzej było na jeziorku, bo nastawialiśmy się na grunt, na martwą rybkę. Było parę wędek i wędka na robaczka. I praktycznie zawsze mieliśmy tam dużo okonków i jak, na trupka co, jakieś szczupaczki, a teraz tylko cisza. Dwa okonki, nawet ich nie nagraliśmy, cisza, także cisza. Słabo. Troszkę na spinnik małych szczupaczków, także jak się podobało, łapka w górę. Do i jak chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie.